od trzeciej klasy gimnazjum tak bardzo nie pragnąłem zabijać ludzi. Nice. No hej, hej, z tej strony Kapłan Mydła i witam was w kolejnym odcinku Low Effort Contentu. To znaczy Storytime. Zacznijmy od tego, kiedy miałem jakieś 5 lat, był ten Luna Park. Na potrzeby tej historii nazwiemy go Wesołe Miasteczko, na wszelki wypadek, gdybym miał wracać na tą wieś i gdyby wszyscy jej mieszkańcy nagle zaczęli gonić mnie z widłami i pochodniami ze względu na to, co powiem w tym Storytime. Także zacznijmy już. Kiedy miałem 5 lat, rodzice pierwszy raz zabrali mnie do tego Luna Parku. Ogólnie byłem dosyć sceptycznie nastawiony, ale okazało się, że to miejsce natychmiastowo napełniło mnie radością i pozwoliło mi poradzić sobie z przykrymi wspomnieniami ze szpitala. No, może nie do końca sobie poradzić, ale przynajmniej sprawiło to, że zająłem mój umysł czymś przyjemniejszym, czymś, co nie było chorobą i operacjami. Wesołe Miasteczko było dużym Luna Parkiem, może i nie największym. Myślę, że to było dosyć małe. Było tam pełno karuzel, wszystko było kolorowe i mimo tego, że ciągle coś skrzypiało i śmierdziało olejem napędowym, to dla takiego dzieciaka jak ja to była najlepsza rzecz na świecie. Jednak z czasem zacząłem coraz bardziej i bardziej bać się tego miejsca. Z każdym rokiem, kiedy rodzice mnie tam zabierali, odczuwałem coraz większy niepokój. Pewnego dnia okazało się, że słusznie, ponieważ nie pamiętam, kiedy to było, może 2-3 lata temu, pewnego dnia straciłem koncept czasu, więc nie jestem do końca pewien, kiedy to widziałem, ale pewnego dnia, kiedy wyjeżdżaliśmy z Wesołego Miasteczka, wagonik jednej z kolejek wypadł z toru i wyleciał za płot i wylądował podwoziem do góry na asfalcie, zabijając wszystkich pasażerów. Wielka taka plama krwi się pod nim pojawiła. Widziałem to z dosyć bliska, ponieważ stałem wtedy w samochodzie na parkingu i miałem dosyć dobry widok na całe to. Moi rodzice stwierdzili, że to miejsce jest zbyt niebezpieczne, żeby tu w ogóle przychodzić i od tamtej pory w sumie nas tam nie było. Tylko sobie tam czasami przechodziłem i patrzyłem, jak z każdym rokiem coraz mniej sprzętu jest w obrębie tego Wesołego Miasteczka. Coraz więcej z nich kończy na złomowisku, że tak to ujmę, ponieważ tak naprawdę te wszystkie rzeczy, przede wszystkim karuzele, huśtawki, pierdoły, nie trafiały na prawdziwe złomowisko, tylko po prostu właściciele Luna Parku stopniowo pomniejszali obszar funkcjonalnego Wesołego Miasteczka, oddzielając go płotem od tego złomowiska, które było tuż za nim. Także można było zobaczyć wszystkie zdezaktywowane sprzęty. Było mi smutno z tego powodu, bo patrzyłem, jak z roku na rok wszystkie moje wspomnienia z dzieciństwa zostają tak po prostu wyrzucone i prawie zapomniane. Bo mimo tego, co zobaczyłem tamtego dnia, kiedy miałem jakieś 14 lat albo 17, to pałałem nostalgiczną miłością do Wesołego Miasteczka. Kto by nie pałał, przecież to miejsce prawie wyleczyło mnie z depresji. Prawie. Jakieś 2 dni temu miałem znów szansę odwiedzić Wesołe Miasteczko. Byliśmy wtedy na wycieczce z moją klasą. Byłem nauczycielem wspomagającym, w sensie nie do końca, po prostu opiekunem wycieczki. Nasza klasa składała się z 10 dzieciaków w wieku od 6 do 7 lat. Była to pierwsza klasa podstawówki. Na czele wycieczki były 2 nauczycielki, chyba 2 ochroniarzy, ponieważ nie potrafię sobie wytłumaczyć, skąd oni się tam później wzięli. Odwiedziliśmy Wesołe Miasteczko i kiedy tam weszliśmy, zauważyłem, że jest całkiem puste, nie ma tam już nic poza jakimiś food truckami z ohydnym żarciem i pluszakami. Dzieciaki były w miarę zadowolone, ponieważ fast foody i pluszaki, a ja byłem po prostu przygnębiony, ponieważ z tego wszystkiego, co stanowiło praktycznie całe moje dzieciństwo, nie zostało nic a nic. Skorzystałem z chwili przerwy, którą wtedy miałem, ponieważ nauczycielki zajęły się tymi dzieciakami, podszedłem do płotu, za którym było złomowisko i ogarnęła mnie po prostu wściekłość, ponieważ widziałem całe moje dzieciństwo po prostu rdzewiejące i gnijące na cmentarzysku zapomnianych karuzel za płotem, o których chyba tylko ja pamiętałem ze wszystkich. Wszystko wyglądało tak, jakby ludzie po prostu próbowali zapomnieć, że to miejsce w ogóle istniało i było takie, jakie było. Wtedy zobaczyłem moją ulubioną karuzelę, był to Music Express. Była moją ulubioną karuzelą, ponieważ miała kilka ciekawych funkcji, ale poza tym była dla mnie symbolem pewnej dojrzałości i pewnego osiągnięcia w życiu.
Żeby na niej pojeździć, trzeba było mieć skończone 10 lat i właśnie wtedy na moje 10 urodziny pierwszy raz się na niej przejechałem i było kurwa zajebiście. Była szybka, leciała zajebista muzyka w tle, a tor tej karuzeli unosił się i opadał. I teraz ta karuzela po prostu stała nienaruszona, martwa, całkowicie wśród tych wszystkich sprzętów. Co mnie trochę zaskoczyło, nie wyglądała na zbyt zniszczoną, stwierdziłem więc, że pewnie odpadła jako ostatnia. Wróciliśmy z dzieciakami do hostelu i wszyscy poszliśmy spać. Ogólnie to spędzaliśmy noc w hostelu, ponieważ wycieczka trwała parę dni, a ja byłem też przewodnikiem, gdyż ta wieś to praktycznie większość mojego życia i wiedziałem o niej prawie wszystko, dlatego też mogłem pokazywać nauczycielkom jakieś skróty czy fajne ścieżki, gdzie są najlepsze place zabaw i tak dalej. Albo mogłem dzielić się jakimiś fajnymi faktami z dzieciakami, które i tak były niewdzięczne i miały wszystko w dupie. Poszedłem spać, ale nie mogłem jakoś zmrużyć oka, chyba obudziłem się o 1:00 w nocy. Wpadłem na zajebisty pomysł. Podszedłem do mojej szafy, zapaliłem sobie światło w pokoju. Byłem w osobnym pokoju na całe szczęście. Wyciągnąłem swój fursuit, kostium Harolda, założyłem go na siebie. Kiedy już miałem wychodzić, usłyszałem mamrotanie dwóch facetów za drzwiami. To byli chyba ci ochroniarze. Nic sobie z tego nie zrobiłem i po prostu wyszedłem. Co nie było zbyt dobrym pomysłem, ponieważ od razu zwróciłem na siebie ich uwagę. Jednak chyba wiedzieli, że jestem częścią tego całego planu, więc zostawili mnie w spokoju. Póki co. Szedłem do dzieciaków, wszystkie spały. Obudziłem jedną dziewczynkę, miała blond włosy i czerwoną piżamkę na sobie. Zapytała mnie, o co chodzi, a ja po prostu ją podniosłem i porwałem i wybiegłem z nią z tego hostelu. Za mną polecieli od razu ochroniarze, a nauczycielki wybiegły jak szalone ze swojego pokoju, zaczęły się wycierać, co ja w ogóle robię. Nie zwracałem na nich uwagi i po prostu wzbiłem się w powietrze. No i kiedy już tak leciałem, to zastanawiałem się, co zrobić dalej. Stwierdziłem, że ochroniarze będą potrzebowali dużo czasu, żeby mnie dopaść, kiedy wejdę na to złomowisko. No i wylądowałem na tym złomowisku i dziewczynka zapytała się mnie, co to wszystko jest. A ja powiedziałem jej, że to było kiedyś najlepsze miejsce na świecie, że wystarczyło dać dychę, żeby dostać karnet na większość sprzętów, że te wszystkie karuzele kiedyś były kolorowe i piękne, te kucyki na karuzeli z cykami były kiedyś kolorowe i miały piękne pióropusze. Opowiadałem jej o muzyce, o szczęśliwych dzieciach, o wacie cukrowej. Chyba zrozumiała, dlaczego było mi przykro. Doszliśmy do Music Expressu. Obejrzałem go dokładnie. Był taki, jak go zapamiętałem. Niektóre siedzenia były zdezelowane, ale to normalka. W końcu minęło sporo lat. Posadziłem dziewczynkę w jednym z foteli i kazałem jej czekać. Poszedłem do sterowni Music Expressu. No i go uruchomiłem, ponieważ totalnie potrafię to zrobić. Karuzela ruszyła i ochroniarze, zauważyłem ich, zaczęli wchodzić przez płot. Więc wybiłem szybę w sterowni i wskoczyłem do Music Expressu. Usiadłem obok dziewczynki. Zsiedliśmy z tego Music Expressu. Straciłem pracę, wróciłem do domu. Moi rodzice powiedzieli mi na wstępie, że mój pies ma dzieci, że ma 5 szczeniaczków. Problem polegał na tym, że wszystkie jego dzieci były identyczne jak on i ciężko nam było w ogóle rozróżnić, który z nich to ten nasz dorosły pies. Podsunąłem rodzicom pomysł, że ten, który mnie użre bez powodu, to ten nasz. Zacząłem się z nimi bawić i użarł mnie jeden z tych jamników, no i to był właśnie nasz pies. Wszystko wydawało mi się normalne, jednak potem uświadomiłem sobie, że zrobiłem coś dziwnego i gdybym zabił tą dziewczynkę na samym końcu, to zacząłbym się siebie jeszcze bardziej bać, ale jeszcze bardziej zastanawiało mnie to, z jakiego powodu mój pies, który jest samcem i nigdy nie był w ciąży, urodził 5 szczeniąt.